Cześć, tym razem Behringer Hellbabe HB01, kaczka z mechanizmem optycznym, sprężynowy tutaj mechanizm jakby odbijający z powrotem tą kaczkę. No co tutaj mamy? No standardowo wejście do efektu z gitary, zasilacz 9V lub z baterii, tutaj mamy dodatkowo taką opcję boost, czyli po prostu podbijamy sobie sygnał, załóżmy gramy sobie solówki czy jakieś takie głośniejsze partie, to możemy sobie ustawić za pomocą tego przycisku, można butem sobie wcisnąć, prawda, jeśli to mają być partie solowe lub jeśli używamy kaczki w jakichś takich innych podkładach, to sobie możemy to odcisnąć, że tak można powiedzieć. Mamy tutaj, zaraz to drugą stronę wam pokażę, w każdym razie jest ten do boost, do podbicia sygnału, mamy włącznik, zasilacz, input, zakres tutaj, można powiedzieć, różne brzmienia, tak jak w kaczce Dunlopa, tej słynnej takiej 5 czy 5 kół. Mam tutaj kilka ustawień w zakresie od 220 do 440 Hz. To jest to wahnięcie. Zresztą to akurat może tak nie jest do końca istotne, ważne jak to brzmi. Tutaj jeszcze jest napisane timer ADJ. To jest takie coś, tutaj taka jest takie można powiedzieć do przekręcenia urządzonko małe, którym regulujemy szybkość wyłączenia się kaczki po zabraniu nogi. Później wam to pokażę, na razie to może wam nic nie mówić. Tutaj mamy właśnie wskaźniki, jeśli kaczka jest włączona, używana, wskaźnik zapala się ten czerwony, jeśli jest boost włączony, to się zapala ten żółty. Teraz druga strona, tu mamy wyjście out bypass, zwykłe wyjście out. Tutaj mamy jeszcze gałkę, dużo parametrów można tej kaczki regulować. Czyli mamy tutaj fine, to jest taka regulacja dodatkowa, jak tam sobie nogę stawiamy i głębokość tego kwakania. Cool to też dodatkowo jeszcze barwa i moc tego kwakania. No i boost to jest gałka, którą podkreślamy, podbijamy głośność tego włącznika. Teraz tutaj możecie sobie low high pokazane, co tutaj robi się. Teraz czas na podłączenie tego urządzenia. Dajcie mi chwilę. Zaraz będzie miazga. Podłączę to od bypass. Dobra. O, widzicie, naciskam. Świeci się. Dobra, uwaga, podłączam się gitarowo. Ręce troszeczkę. Naciskam ręką, żeby... Teraz
zakres tych kwakań, czyli tego co tutaj ukręcamy, regulujemy gałką Q. Jest tutaj dużo naprawdę opcji, straciłbym dużo czasu, żeby wam to pokazywać. Gałka Fine, która tutaj jest, zajmuje się, można powiedzieć, głębokością samego kwaknięcia w momencie dociśnięcia nogi. Tak to można interpretować i tak to do tego to jest przeznaczone. Wiem, że teraz jak tutaj to kwakam, to jest dziwnie to brzmi. Teraz mamy ten. Mogę sobie zwiększyć głośność. Teraz jest maksymalnie zgłośnione. Jak widzicie, maksymalnie zgłośnione, podbite do o 15 dB w górę. Teraz na minimum. Zobaczymy, jak to będzie się z przesterem sprawowało. Ustawić teraz znowu po ludzku. Tutaj reguluję tą gałkę Fine teraz. Teraz jest w jedną stronę. Teraz na maksa w drugą. Tam jest podane w instrukcji, że o 2,2 kHz zwiększamy zakres głośności w tym momencie dociśnięcia. Teraz mamy zgłośnione te 2,2. A tu jest gałka Q. To słyszycie wyraźnie, co ona robi. Robi takie, reguluje nam to takie połykanie dźwięku. Trudno mi to inaczej określić. Tu prawie go nie ma, a tu jest na maksa. No i teraz to. Tutaj. To jest największy jakby zakres tego kwakania. Widzicie, ustawień jest naprawdę dużo i tu można sporo sobie z tym grzebać. Uwaga, awansy. Thank you.
No, zabawy też tutaj jest sporo i zapraszam do zabawy. W sumie nie druga kaczka, a naprawdę brzmieniowo całkiem dobra i nie robi jakiegoś specjalnego badziewia tutaj w sygnale, jak słyszycie. Więc to na razie tyle.